Galileusz mawiał, że nagromadzenie danych to jeszcze nie nauka, ale dziś to właśnie dane są kluczem do sukcesu. Zapraszam na Wiadomości Naukowe. W dzisiejszym odcinku superkomputer o supermocy, wodny hologram oraz nowe sposoby wytwarzania i oszczędzania energii. Na początek zadanie dla Was. W 2010 roku satelita NASA odkrył najzimniejsze miejsce na Ziemi. Czy wiecie, jaka panuje tam temperatura? A minus 72 stopnie Celsjusza, B minus 93 stopnie, czy może C minus 110 stopni Celsjusza. Rozwiązanie już pod koniec programu. W krajach trzeciego świata czysta woda jest na wagę złota. Fundacja Water for Life zajmująca się tym problemem stworzyła niezwykły poradnik. Jego strony pokryte są cząsteczkami srebra, niszczącymi ponad 99% bakterii, między innymi pałeczki okrężnicy, salmonelli i przecinkowce cholery. Jedna książka to gwarancja czystej wody nawet na 4 lata. Program obliczeń wielkich wyzwań nauki i techniki, w skrócie POWIEW. Jego sercem jest superkomputer o ogromnej mocy obliczeniowej oraz systemy o najwyższych możliwościach przetwarzania. POWIEW pozwala polskim naukowcom prowadzić złożone analizy. Od procesów zachodzących w skali atomowej, poprzez zjawiska pogodowe, aż po symulacje powstawania wszechświata. W ramach programu utworzono centra kompetencyjne wspierające naukowców w maksymalnym wykorzystaniu możliwości superkomputera. Do tej pory taka infrastruktura informatyczna była dostępna w nielicznych ośrodkach zagranicznych. Leia Display to urządzenie, które pozwala wyświetlać obraz w powietrzu. Strumienie prawie niewidocznej wodnej mgiełki zatrzymują obraz wyświetlany przez rzutnik. Możesz przełożyć przez niego rękę, przejść przez niego na drugą stronę, a on i tak po chwili wróci do swojej pierwotnej pozycji. Dodatkowo moduł interaktywny pozwala zamienić go w ekran dotykowy. Bez energii elektrycznej nie możemy dziś zrobić prawie nic. Coraz głośniej słychać jednak pytanie, skąd ją brać? Kurczą się zasoby surowców, a w sieci marnuje się aż 1/10 przesyłanego prądu. Polscy naukowcy szukają więc nowych źródeł energii. Chcą też efektywniej ją wykorzystywać i magazynować. Opracowaliśmy m.in. nowy materiał termoelektryczny, służący do odzyskiwania traconej energii cieplnej i przetwarzania jej na energię elektryczną, na przykład w silnikach samochodowych. Być może w przyszłości tego typu urządzenia będą mogły być używane do ładowania niewielkich baterii przy pomocy ciepła ludzkiego ciała. W planach jest też wykorzystanie na przykład wodoru pozyskiwanego z wody, a także ulepszonych ogniw słonecznych. Jest więc nadzieja, że prądu nam nie zabraknie. Już czas rozwiązać naszą zagadkę. Prawidłowa odpowiedź to B. Najniższą temperaturę, aż minus 93 stopnie Celsjusza, zanotowano na Antarktydzie, na lodowym płaskowyżu polarnym. Mam jednak nadzieję, że Wasze umysły rozgrzaliśmy do czerwoności. Do zobaczenia więc w kolejnych wydaniach Wiadomości Naukowych. Program powstał we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.